Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Swojskie Gotowanie i Smażenie. Dzisiaj będziemy smażyć karpia. Tradycyjnie tak, po prostu takiego karpia, jeszcze żywy, widać. O, właśnie tutaj sobie ten oddechnął, a rybę najlepiej jest kupić żywą albo taką, która ma oczy takie szkliste, skrzydła czerwone. Ale najlepszym wyznacznikiem tego, że ryba jest świeża, jest ryba żywa. Tak jak tu. I teraz z tego karpia będziemy obierać z tych łusek. To jest karp królewski, 2 kg on waży. Majątek kosztował, bo ryba teraz jest dużo, dużo droższa niż była rok temu. I teraz to sobie oprawię i będę kroił, a potem tradycyjnie będzie karp smażony na patelni, na zwykłym, najzwyklejszym oleju, jaki tylko jest, dlatego że to też trochę kosztuje. Także oprawiam i zapraszam do oglądania dalej. Najgorsza część za nami, a więc ryba nie żyje. Teraz będziemy ją sobie kroili w takie właśnie dzwonki i potem te dzwonki jeszcze na pół, dlatego żeby nam się potem fajnie wszędzie rozmarzyło. A najpierw pozbywamy się płetw. Patrzcie tu, proszę. Jedna płetwa. O, ty, tu jakiś jest ten. O, poczekaj. Nic na siłę. Okej. To samo z ogonkiem. To jest za duże, żeby to zostawiać. Płetwa grzbietowa również. Najlepiej ostre nożyczki. Pyk, pyk, pyk. Tutaj to jest jakieś, ci powiem, że... Zapierdzielę to normalnie. Knockout od razu. Druga strona to samo. Dwie płetewki. Płetewki. Ja to odmieniam. Okej, dobra, za chwilę sobie wywalimy i teraz tak, nóż i odcinamy głowę. Tu od razu za tym, głowę oczywiście nie wyrzucamy, bo na przykład może nam się... ja to ci powiem, że się zmęcam. Dobra, głowy nie ma. Tylko że z głowy trzeba się jeszcze pozbyć tych skrzeli, które tu widać. Potem jeszcze to będzie oczyszczane, bo jeszcze jakaś łuska się zawieruszyła. I teraz tniemy w te, powiedzmy, takie... To jest znowu łuska, jaka dobra. No już. I jebut. Tu za tym może. I tu. Tu jest taki... O. I... I tu. Dobra. I teraz każdy ten element. Tu będzie jeszcze, tak jak mówię, myte w poprzek. Na takie jeszcze połówki, żeby nam się. A jak się mieni, zobacz. Widać to będzie? Widać? No, bo to nie jest jakieś. Nie wiadomo co, tylko. Dobra, za chwilę to sobie. To ja sobie to może pokroję, porobię takie właśnie połówki dzwonków i nie będę tego filmu tracił. Pokrojone na takie kawałki, jak pokazywałem, połówki. O, ładnie to wygląda, oczyszczone porządnie. Tyle tego jest. I teraz tak, jeśli chodzi o samo przyprawienie. Taka przyprawa, myślę, że wszystkim dobrze znana i wiadomo, gdzie ją można kupić. Ta przyprawa naprawdę robi roboty. Zaraz będzie, a pieprz, sól tylko i w ogóle bez jakichś tam... Spróbujcie z tym i zobaczycie. Z każdej strony, powiedzmy, za chwilę to sobie przemieszamy te właśnie kawałki, o. Pyk. Ona jest już słona tak samo, ale sól mimo wszystko też dojdzie, tylko już nie aż tyle, dlatego że właśnie ona jest słona. Dobra, jeszcze trochę, ale ta przyprawa też zrobi to, że
To nie jest żadna reklama ani nic takiego w tym stylu. Soli też trochę. Powiedzmy tyle. Dobra. Teraz to sobie przemieszamy. Tak, żeby nam się tutaj z każdej strony ta przyprawa dostała. O. Na przykład tak. I za chwilę, może nie za chwilę, ale już to ładnie pachnie ta przyprawa z tymi kawałkami ryby, tak fajnie się połączyła. O, i kolor też będzie piękny po smażeniu, więc teraz to ustawiamy na chwilę, żeby ta przyprawa nam się troszkę do tych ryb przeniknęła, przegryzła. I za chwilę widzimy się już na patelni, na tym tanim oleju. I teraz tak, bierzemy mąkę pszenną, najzwyklejszą, jaka tam Wam najtańsza podejdzie pod rękę. I teraz te ryby już się nam troszkę tutaj z tymi przyprawami poprzegryzały. I z każdej strony w mące pszennej, standardowo to akurat to pewnie na pewno każdy wie przecież jak. Jest ile osób, tyle technik smażenia, ale myślę, że warto. I odkładamy na przykład sobie tu. I tak robimy z każdym jednym kawałeczkiem tego karpia. O. I za chwilę patelnia już tam nam się rozgrzewa. To nie może być za bardzo gorący tłuszcz podczas smażenia, żeby nam się ładnie smażyły, a nie paliły. Żeby były wszędzie ładnie dosmażone, a nie spalone. Na przykład teraz o, pyk, pyk, pyk. Trochę nawróciłem ich taki jeden, ale to nic. Jeszcze z jednym kawałek, 4 na patelnię będę wkładał. O, i tam akurat 4 zostaną, to będzie na ten drugi rzut. Właśnie. Także tak to wygląda. O. I za moment na patelni. Idę umyć ręce. Olej rozgrzany i kładziemy te 4 kawałki na początek. O, i tak właśnie jest fajnie nagrzane. Nie za bardzo, nie za słabo, wystarczająco. I teraz sobie to będziemy smażyć do pięknego, złocistego koloru. Zresztą zaraz sami zobaczycie. I mamy gotowe, usmażone. Tak się złożyło, że właśnie dzisiaj jest też dzień ryby, więc lepiej być nie mogło. Jest wcześnie jeszcze. Można zasyłać do sklepu, kupować ryby i smażyć. Po mojemu oczywiście. U nas 36 zł za kilogram żywego karpia. Jak tam u Was, możecie w komentarzach pisać, bo to też zależy od rejonu, od regionu i tam województwa i nie wiem czego jeszcze. I tak dalej. Najlepiej ryby kupować z jakiegoś pewnego miejsca, pewnego źródełka, dosłownie źródełka. O, tak się fajnie złożyło. Więc więcej nic nie będę mówił chyba na temat tego, tylko po prostu spróbuję i chociaż powiem jak to smakuje. Wiem jak to smakuje. O, piękna, mięciutka ryba. Przysuń się, przybliż. A ta przyprawa to naprawdę, to taką robotę robi, tak to pachnie pięknie. Ja nie mam żadnych sztućców, to nie będę używał do tej ryby, dlatego że jestem u siebie w domu. O, mięciutka, kurczę, rewelacja. Różne są przepisy, jest sól, pieprz, sok z cytryny. Boże. No ale ten. W ogóle nie ten. Nieraz jest tak, że czuć takim mułem, takim czymś, dlatego niczym nie czuć. Dobra ryba. Trzeba kupić jeszcze ławicę. Jechać kupić ławicę tej karpi. Ości nie jemy, należy pamiętać, trzeba dobrze wybierać się, ale fajna, mięciutka, pachnąca i super smakuje. Ta przyprawa do mięs naprawdę robi robotę dla ryb, jak ryby przyprawimy i smażymy, więc polecam sobie zrobić właśnie z tą przyprawą. I co jeszcze więcej, subskrybować kanał, lajkować, komentować ten film, jeśli się podobał, również też inne moje filmy. Jest krótko przed świętami, do świąt już nagrywał. Raczej nic nie będę, więc życzę wesołych świąt, wszystkiego co najlepsze, ze zdrowia przede wszystkim. To chyba tyle. Smacznego, cześć.